Królowa Śniegu. Dawno, dawno temu w pewnym starym mieście w bardzo wysokim domu mieszkało dwoje dzieci. Kyle i Gerda. Każdego roku, gdy nadchodziła zima, Kyle i Gerda zajmowali się sprzedażą choinek na święta. Mieszkali bardzo blisko zamku, który znajdował się na srogim szczycie. Ojciec zawsze powtarzał dzieciom, aby nigdy nie oddalały się od domu, ponieważ legenda głosi, im bliżej znajduje się zamku Królowej Śniegu, tym szybciej zapominasz, czym jest dobro, rodzina i przyjaciele, a wszystko, co złe, wydaje ci się dobre. Kyle w głębi serca zawsze był ciekawy, czy legenda, którą opowiadali wszyscy w mieście, jest prawdą. Pewnego wieczoru, gdy Gerda już zasnęła, Kyle postanowił to sprawdzić. Królowa Śniegu dojrzała go w oddali. Gdy zbliżył się do zamku, rzuciła na niego zły czar. Gdy rano Gerda zorientowała się, że brata nie ma, już wiedziała, gdzie może go znaleźć. Natychmiast wezwała swoich przyjaciół i wyruszyli w stronę zamku. Czy kochanej siostrze uda się ocalić brata? Czy na zawsze jego serce zostanie pokryte lodem? Oglądajcie do samego końca, a z pewnością się dowiecie. Jeżeli cenisz moją twórczość i chciałbyś mnie wesprzeć zupełnie za darmo, wystarczy, że w zakładce sklep z przedmiotami wpiszesz mój kod GAMINGWITHFARRELL. Ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za wsparcie. Teraz zapraszam do oglądania. Cześć moi drodzy, z tej strony Farrell, witam w kolejnym zwariowanym odcinku z trybu kreatywnego. Jest dzisiaj ze mną aż 10 osób i będziemy bawić się w chowanego. Teraz poznajcie dzisiejszych uczestników. Damian, not Doom. Siemano. Kolejny uczestnik, Daniel Baszan, witam. Cześć, siemanko. Teraz jest Krusia, czyli Kamila, witamy bardzo serdecznie. Hej. Boom. Kolejnym uczestnikiem jest Michael, witamy bardzo serdecznie. Hello, buddy. No tak troszeczkę nie po kolei stoicie, ale dobra. Z tej strony był Michael. Następny jest Szaku, witam bardzo serdecznie. Siemaneczko. Szyderca. Jogru. Sergiusz. Witam. Nikola. Hejka. Oraz Yoshihito Mayoshi. Elo! Ale ładnie skoczył z krawężnika. Moi drodzy, zasady są bardzo proste. Mam 15 minut, aby was wszystkich znaleźć. Osoba, która się najlepiej schowa, wygrywa 1000 fałdolców. Wszystko okay. Jasne? Jasne. Dobra, rozpoczynamy gierkę. A wy macie 2 minuty, żeby się schować. Ja korzystając z chwili czasu, chciałem wam przypomnieć, żebyście wzięli udział w konkursie na 50 tysięcy fałdolców. Link znajduje się w opisie tego filmu. Wystarczy, że wykonacie kilka prostych zadań. Dołączycie do Instagrama, zasubskrybujecie kanał na YouTubie oraz dołączycie do Discorda. Te 3 proste kroki mogą wam ułatwić wygraną. Wygrywa aż 10 osób, więc naprawdę warto. I standardowo, nie? Mogą mnie wspierać z jakim kodem? Halo, halo, Discord. Gaming Witch Panel. A to tylko Michael wie? Yoshi też weź coś powie, co? No kusi, żeby powiedzieć coś innego, ale Gaming Witch Panel. Jasna sprawa. Moi drodzy, zamek Królowej Śniegu, włości Królowej Śniegu są naprawdę obszerne. Mam nadzieję, że uda mi się was wszystkich znaleźć i że zaoszczędzę sobie 1000 fałdolców. Macie jeszcze dokładnie minutę, ja 10 sekund. Okej, okay, już się schowałeś, dobra. A jak ktoś umrze, jak kogoś zabijesz, to gdzie ma być? No, po prostu sobie gdzieś stanie i nie przeszkadza, nie kręci się, żeby nie było słychać kroków. Ej, nie przemieszczamy się już, zasady są bardzo proste. Kto się gdzieś schowa, już więcej niestety nie rusza. Tak. Okay. Czyli rozumiem, że mogę ich zapalić? Tak, możesz ich zapalić, tak. Śmiało. Jak się schowałeś dobrze, jesteś na tyle pewny swojego zwycięstwa, to możesz iść zapalić, dobra. Dobrze, dobrze. Ja już czekam w jednym miejscu. Siedzi już w dalej takim. Dobra, jak tu zacząć? Zacznijmy może od tego budynku, tutaj gdzie byłem pierwszego. Idziemy dalej. Pierwsza chatka. Ale ktoś biega. Nie miało się przemieszać, halo. No, nie przemieszczamy się, nie oszukujemy, bo ja to będę wszystko na powtóreczce widział, nie? Dobra, pierwszy budynek, że tak powiem, przetrzepany. Nikogo nie było. Lecimy dalej. Czekajcie, co to jest za budynek teraz? Aha, coś takiego, tutaj jeszcze nie byłem, nie wiem co to jest. Jakieś skrzynki stoją, śnieg. Ktoś lata na lotni. Tak, słyszę. Może jakiś, może random jak. Może random, dobra. No, ktoś wbił. Okej, okej, no to niech sobie random lata na lotni.
Nieważne. O, a kto tu jest? Chodź tu, Hamie! Koniec! Yoshi odpada. Pięknie. Jak tylko. Dobra. Znokautowany. Yoshi Hitoma, Yoshi znokautowany, znaleziony. Za parę, ale mi tyle. Tak. O! Co za clown? To, że Yoshi się ładnie, kurczę, schował, ci powiem. Ale tutaj też, nie? Wiesz co, cały czas ktoś mi biegał nad łbem i nie wiedziałem, czy to ty, czy a ktoś to, jak już się schowałeś... A kogo my tu mamy? O Jezu. Okej, okay, po szydercy. Troszeczkę mikrofon miałeś podgłoszony bardzo. Wybudowałem platformę na budynku najwyższym, więc latujcie tutaj, kto umrze po prostu. Dobra, dobra, super, super. Przypominam, że też nie możecie budować, nie? Po prostu jak ktoś się już schował, no to gramy fair play do końca. Kurde, powiem wam, że zostało niecałe 10 minut. A ja przed chwilą... Nawet połowy nie znalazłem. No właśnie. Jedna tylko osoba była znaleziona. Ej, kurczę, jaka tutaj wieża kozacka! W życiu bym się nie spodziewał. Wow. Taki piecyk królowej śniegu, jakby było jej za zimno troszeczkę. Okrągły stół. I jest pierwsza osoba! Kto to Mikołajka? Kamila, tak? Dobra. Po Kamilce. Trzecia osoba znalazła. Nie, kto to był? Po mnie. Po Nikoli, tak? No. Aha, po Nikoli. A to Nikola była tym. Ty jesteś reniferką, Nikola Mikołajką. Dobra, pomyliło mi się, okej. Okay. A tutaj król śniegu! Wszyscy pod schodami, nie? Nie mam pytań. To już jest. Maśniutka. Czwarta osoba. W bibliotece się Michael schował, dobra. Lecimy dalej. Dobra. Tutaj jeszcze nie byłem. O! Co to będzie? Co to będzie? Nic nie będzie, nie ma, kurczę. Najgorzej. Nie wiem, co to jest jakaś. Jakaś spiżarnia? Czekaj. Jakaś spiżarnia? Królowej śniegu. Rozwalmy kraty. Alohomora, jestem. I powiem wam. Aha, tutaj byłem. Tutaj byłem. Daniel, bo ty gdzieś się kurczę kozacko schował. No. Ale nie będę mówił gdzie. No raczej nie. Bo to chowany. A żyjesz tam jeszcze? No. Dobra. Nie ma, nie ma. Jest ciastek! Jest i Danielek, dobra, Danielek. Niestety. Królowa śniegu była bardziej. Następna osoba, kto to? Co za puma? Nawet kozak. Szaczek? T-Rex? To nie od nas, nie? Nie. Po prostu dodatkowy frag, okej. Okay. Jakiś grad sobie doskoczył, no dobra. Ale mordeczko, również nie wygrałeś 1000 fałdolców. Lecimy dalej. Tutaj w tym budynku może być dosyć ciekawie, moim zdaniem. Wejdźmy sobie może tym razem dachem. Do piwnicy na kotki. Do piwnicy na małe kotki? No. Dobra. Tylko kurczę, piwnicy nie mam tutaj. Dobra. Także małych kotków też z pewnością tam nie będzie. Czekajcie, skupmy się, skupmy się. Gdzie ja byłem? Byłem tu, tu, tu. Myślałem, że jak będzie chowało się 10 osób, no to jakoś tak troszeczkę szybciej. Ej, tutaj jest przypadkiem flaga zerwana? Jest flaga zerwana. Czyli ktoś może być w tym budynku. Ej, co się stało? Czas się skończył. Skończyło się. Było 15 minut. Okej, moi drodzy, robimy rundę dodatkową. Cztery osoby, których nie znalazłem, chowają się tylko i wyłącznie w zamku, który jest obrośnięty bluszczem. Macie na to 2 minuty. 12 po zaczyna szukać księżniczka. Osoba, która się najlepiej ukryje, wygrywa 1000 fałdolców. Więc postarajcie się, mordeczki. Okej, czy wszyscy już się schowali? Jesteście gotowi? Jest. Poczuć moc królowej śniegu na waszych plecach? Dobra. Królowa śniegu już nadlatuje. No to zaczynamy. O, Boże, to dla dźwięk. Smoka tibijskiego. Ej, nie biegajcie, co wy tak tam biegacie? Albo jakiś random biega, wiesz jeszcze? Kardio. Kardio? Tu nikogo nie ma. Tutaj znalazłem ostatnio jedną osobę. Jestem koło okrągłego stołu. Mówi to wam coś? Zajączku? To jest chyba Sergiusz, tak? Aj, aj, aj. Dobra. Sergiusz, że się tak schował, że lepiej się nie dało schować, naprawdę. Gratuluję, kryjówki. Jeszcze... Ile? Dwie osoby, tak? Trzy. Trzy osoby. Biblioteka. Pana Jacka. Tutaj gdzieś ktoś będzie pewnie. Pod schodami nie ma. Okej. Okay. Okej. Okay. Ktoś mi tutaj tupta. Kto mi tu tupcze? No. Jestem na samej górze wieży. No niestety, kurczę, nikogo... A, jest tu!
tutaj, co to za jelonek, no, Bambik? Ty, chodź tu, połamie ci te rogi. Okej, okay. Niestety muszę cię, mordeczko, zlinczować, gratulacje. Ale, no, troszeczkę byłaś szersza od tej beczki. Nie, nie weszło. I wystawałaś, okej, okay, lecimy dalej. Zostały dwie osoby, został Szaku oraz kto? Ja. Kto tu tym kilopem łupie cały czas? Michael? Jak ja... Yoshihito, Yoshimu się nudziło, widzę, podkop tu robił mi na wieży. Tu już dawno, mordeczko, odpadłeś. Damiana mógłbyś poszukać, wiesz? No szukam Damiana cały czas, kurczę. Ciebie to i Damiana, nie? Spowało. Tylko, że najgorsze jest to, że nie mam bladego pojęcia, gdzie wy możecie być. A ja chciałem podkreślić, że gram na najlepszych detalach, nie? Full cienie, wszystko, żeby to miało takie, wiecie... O kurde... Ręce i nogi, wygląd, nie? Że tak jest tutaj jaśniutko, jest to naprawdę dosyć ciemno. Ej, skoro tam byłem, tu byłem... To gdzie to może być jeszcze? Ktoś schowany? Piwnicy może. Na dzikich pnączach? Tu jest tu piwnica? Nie. Szaku. Szaku. Poleciał na dół. Lecę od razu do piwnicy. Tutaj nie widziałem tego. Tutaj jest koniec mapy niestety. Jest piwnica. I to taka dosyć fajna, no. Taka... O kurde. Przytulna, że tak powiem. Możesz tam zostać. Mogę tam zostać na stałe, mówisz? A słyszysz, jak tuptam? Ale... Nie. Czy na pewno wybraliście ten budynek? Tak. Zamek główny? Nie przebiegasz dużo razy. Kurde. I to nie byłem w piwnicy, od razu ci mówię. Szaku gdzieś na dzikich pnączach wisi. Nie. Szaku się schował, że nie znajdziesz fel. Wyżej. Jeszcze wyżej, piętro. Tu jakieś są skrzynki. Okrągły stół, schody. Może wyżej? Może szukam? A może ktoś za skrzynką jest? Jest i Szaku. Ej, w życiu bym nie powiedział, że tu byłeś, a ja przebiegałem tędy parę razy, czyli... Najlepiej schował się Damian! Damian, gratulacje, wygrywasz 1000 swałdolców. Gdzie się schowałeś, powiedz nam, mordeczko? No, 4 razy koło mnie przebiegałeś i nawet ja cię widziałem. Nawet było blisko, na samym dole. Na samym dole? Znaczy, na samym, jak się wchodzi do zamku, może tam najpierw, ja zaprowadzę. Dobra, ja już idę, ląduję, zobaczysz, pokażesz nam, gdzie się schowałeś? O, tutaj. Ja jestem ninjom. No, ninjom. Dawaj. Tutaj. Tak, a, ty tutaj jesteś ninjom, no? Gdzie byłeś? Pokaż. Byłem na filarze. O, tutaj. Aha. To też może było fajnie na filarze. Jak ty go nie znalazłeś? Naprawdę? O tak. Jak będę ten montował odcinek, to z pewnością zrobię tutaj zbliżenie. Tak. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę. 7000 łapek w górę pod tym odcinkiem. I robimy kolejny odcinek z ekipą Hide and Seek. Przypominam standardowo, żebyście brali udział w konkursie na 50 000 fałdolców, wygrywa 10 osób, link znajduje się w opisie tego filmu. Dodatkowo możecie mnie wspierać z kodem jakim? GAMING5. Oj, dobra, dziękuję bardzo wszystkim za uwagę, trzymajcie się, yo!